Dobra, jestem. No chyba cała załoga mu wyszła i nas dołączyło do niego. GG. Nie ładuje. Ktoś do nas strzela na statku, ktoś już jest u nas na statku. Jakiś sam na galonie jakiś goście jest. Ktoś jest u nas, zabił, ktoś nas zabił. Wiem. Dobrze wam poszło. Trzyma za tobą, za tobą. Ja myślałem, że to jest kuźwa nasz typek, a to był wróg. Ej, bo nas dołączyło w trakcie gry. No tak. Tak pod koniec gry, 2 minuty do końca. A mi się w ogóle nawet byczki nie załadowały, nie mogłem sobie wziąć. Dobry mecz! Ej! Oj, spawn killują. Ja, widzę. O, double gun. Tak. No nie, gość ma cheaty jakie. Co jest? Ja czy nie cheaty były? Leży tam. Albo i nie. Zatapiamy statek? Leży, ta. O, a. Bije go. Gość dostał ode mnie. Dostał ode mnie 3 tego. Zatopcie statek. Ja tam walczę dalej z nimi. No za to czwartek. Nie mam czasu, strzelam się. Dawaj mi blendera. Ja tam, co oni nie są jacyś dobrzy. Dwa razy. O, to zabił mnie. Jeden leży. Podniesiemy coś? Nie, podniosę cię. Strzelam się. W ogóle minuta została do końca. Za mojego fraga, ha! Ja nie mam zeru. GG. Mamy jedyne punkty, jakie mamy, to za mojego fraga. Easy. Siema, Franco. Może którzy nas spawn killowali? Nie mam pojęcia. Albo podajcie ten serwer RAM, czy jakieś tak. Co? Ja też nie wiem, o co on chce robić. Może szukamy portu albo coś. Kurwa, dopiero żeśmy nauczyli. Czekajcie, włączę se router w telefonie. Zaraz wracam. Ja tu kurde jeszcze kanapkę jem, a kimi. Że walczymy. Mówiłem, że poszedł jeść. Powiedz mi, ja mogłem iść po coś innego niż jedzenie. No dobra, guys, no to... To czyli co, zostajemy na tej arenie, czy jumpujemy? Zostajemy. Ja bym trochę powalczył na tej arenie, chociaż trochę, wiesz? Zobaczmy jak nam pójdzie. Z randomem. W sensie, wiecie co, bo ja mam problem, bo ja mam 174 pingu stabilne, więc... Nie wiem, co jest na tak. Więc na takim pingu walka będzie zabawna. Jeszcze bardziej niż zwykle. Also dalej mnie ładuje i wczytuje. I nie wiem, czy was też. Was też? O, dobra, jestem. Nie załadowało. No, ale 2 koła, level nabity, elo. Dobra, idę statek ustawić nasz. Swój. Nie mogę, przez te wasze głosy, nie mogę to otworzyć. Zagłosuj. Ale rozumiesz, o co chodzi? Masz E, żeby zagłosować i E, żeby anulować i E do personalizacji statku. Można dzisiaj zagrać? A Franco, jakbyś był na Discordzie, to już byś nawet z nami grał już od jakiegoś czasu. Ja nie chcę z nim grać. O Boże, Raczek, spokój się. No i grubas i będą mnie trafiać. W sensie, Franco, gramy na Open Crew
jakby coś, więc mamy jedno miejsce wolne, więc jak ci się uda dołączyć, to jasne, nie ma problemu, bo gramy arenę sobie, także... I gramy z randomem. Mi już trzeci, nie przejmuj się. I teraz się zawiesił ekran zmiany serwera. No jak? Zmienia nas na azjatycki, spokojnie. Afrykański. Ojej. Ty wody odpieprz się od mojej skrzyni? Ej, ale ja nie nic nie robiłem. Gość to ma Gold Corsa w ogóle. Zagramy se normalnie z Wolfem. Elo? Mistyczny wyznawca. Ja nie mogę jakiegoś typa mówić. Mamy grubasa z... Dobra, daję totalnie niedziałające, niepasujące do siebie... Ej, słuchajcie, ale spoko, przeciwnicy mają żeglarza full set crab. Tu jest jakiś ale bez tytułu, bez ubrań. Gold Corsa jeden. Niektórzy mają też Gold Corsa. Dobra, jeden. Dwóch. Fioletowi. Na fioletowych trzeba uważać. Tak, oni wszyscy mają Gold Cursa. No na fioletowych trzeba uważać, tak. No. Gold Curse i ten, i kurtka... No. Albo szukajmy na arenie tego serwera, żeby były same nuby. Łowca grzebyniastych królowych w stroju Reapera, aha. Aha. Piżamki. Dobra, słuchajcie, czerwonych, fokus na czerwonych. Dobra, dobra. Bo to są żeglarze. Boże, co on robi? Czemu on ma u mnie wędkę tutaj? Też mam wędkę. Czemu u mnie miał wędkę w kroczu? Nie wiem. Bo mógł. U mnie tańczył. Ej, w ogóle... Nie, rybę. Jak wędka, to ryba. Ej, w ogóle, słuchajcie, ja mam do was takie pytanie. Jak są... Ej, bo to ważne pytanie jest. Jak są te... jak są te wszystkie... skiny, no nie? Które są... Oni mają snajperkę z wędką. No u mnie też mają snajperkę z wędką i właśnie zrobiłem screena. W sensie to pewnie jakiś glitch i zrobili za sobą. My screen you are... doing it with your fishing rod. Not with sniper. Bardzo dobrze ustawiony kanon, polecam. Co jest? Idealnie ustawiłem tego kanona. Nie wiem jak to działa, ale działa. Weź się wystrzel, tak jak jest. Jak trzeba salować? Nie wiem, po prostu się wystrzel, po prostu się wystrzel. Dobrze było. No i zepsułeś. No i zepsułeś. Zepsułeś. Zepsułeś, Rachel. Czekaj, ja to dam prawo. No teraz zepsute jest. Byłbyś w stanie, czy byłbym w stanie cię dać? Wiesz co, no mamy teraz cały... Słuchaj, jak wyjdzie ten typ od nas, musisz się czaić, jak ten Lizenz wyjdzie. I próbuj dołączyć po prostu. Kto pierwszy dołączy, ten gra. A też nie wiem, ile my tu zostaniemy, bo ping jest tragiczny. Nie wiem, czy po prostu nie przejdziemy do skakania po serwerach na Galeonie w takim razie. I szukania fortu. O, mi nawet Discorda. Takiego typa, który chciałby grać właściwie, ale... Nie, Raczek, ja mam streama, ludzie jak przyjdą do nas grać, będą z mojego streama. Ja mam dobrego typa. A ja w nosie mam to, że masz dobrego typa. Ja mam to gdzieś. Czerwoni są obok nas, kurs na czerwonych. A ja nie jestem jeszcze w grze, co? Let's kill the red ones. Dobra, dobry granie. They are sailors. We should kill them first. And them kill them all the time. To
We shall kill them over and over again. Shoot to them with cannons and repair their ship so they didn't sink. We shall sail together. Wystrzelił się do nas. Ja jeszcze się ładuję dalej do gry. Imagine. To nie powinno tak być. Zawsze się zaczynało normalnie. A nie, to rzuci sam. Rzuci sam nobami. Łączenie z serwerem zostało utracone. Franko, jak to łączysz, to to dojdziesz. No i tyle. No tak, zawaliło się. Hehe. I teraz będę mieć karę na arenę pewnie. Gdzie ty? Zwolnij mnie przez ścianę, pop. Co on jest? Dobra, już rzucę na ścianę. Tak, chcę go łączyć. Wilki morskie nie próbują takiego częstego przejęcia w turnieju. Tym razem może zrobić to bez konsekwencji. Co za typy. Snake Island. I mam jakieś Lizenza Coho Red 5. To nasz. No wiem, bo jestem na ekranie ładowania do gry. Nie trafiłem absolutnie nic, tak by the way. Ale tam będą mnie. To trafiłem. Czy ci przed nami są czerwoni? Ci przed nami są czerwoni, walić w czerwonych. Skaczę do nich. Nie, walić. Tak. Nie, nie skacz. Skaczę rzucić kotwicę, chłopie. To tam musisz na pysku. Co? Czerwoni XD. O, dostałem dźwięk dodania punktów do nas. I nie wiem. Kotwica, kotwica, kotwica. O Jezus, ale mnie teleportuje. O Jezus. 900 pingu. A jem 1100 pingu. Guys, chyba mnie wyjebie. O, jestem w niebieski. Na niebieski chcę spokojnie. Zrzuciłem kotwicę. Ale to do niebieskiej nie lecimy. Go to blue. Biję gości, nic im się nie dzieje, takie mam lagi. Chodźcie do mnie, no ja tych czerwonych tu trzymam. Guys. Ja wywadziłem czerwonego z ich statku i pilnuję tych. Wejść. Czemu płyniemy na... No do niebieskich walimy, stoją, zobacz. Mam jeden kill. Kotwica zaraz. Ja ładuję wszystkie kanony. Czy za palenie dostaje się punkty? Tak. A jeżeli rzucasz granatami, to dostajesz tak jakbyś trafił kulą. Statek oczywiście. Jak rzucę którymkolwiek granatem? Tak. Którymkolwiek. Walcie w górny pokład, walcie w górny pokład. Nieprawda. Nie, a nie, dodaję, faktycznie. Ja kradnę ich granaty. Zabijaliśmy ich. Wyskoczył? Idę patrzeć na drodzinkę. O! A, nie mogę przejść przez ten granat. Znaczy granat, Boże, przez... Ja za nas. Ja nie mogę wystrzelić, a nie mam ammo, to by miało sens. Skoczył? Dobra, ja walczę, nie dostanę. Zakonali. Kotwica. Jezu, na zasadku. Mieczyk. Leży. Jeden nie żyje. Nie, ale... Zabił mnie. 1200 punktów tako. O Boże, ci fioletowi, co oni robią. Jest tu na drabince. Drabince. Tak. Fioletowi, na kim sobie farmią? Fioletowi są... Oni są koło nas, jeden mnie zabił. Cześć Jan. Działo się coś ciekawego? No wczoraj zrobiliśmy 3 forty. Of the Damned.
A teraz gramy arenę na lagach. Jonasz, co takie lagi, że... Jak się na kompie dołącza, no przez tego... A, bo zmieniło nam w ogóle towarzysza już w trakcie, tak by the way. Niezła bitka, bo arenę gramy, wiesz? A i tego, Glitter Bearda easter egg zrobiliśmy. Fioletowi to są ci, których mamy się bać, by the way. To za tobą stał typ. Tak, Szymon wszedł i olał friendly fire i cię zabił. Jezus, jak ty czasem myślisz. Kotwica, pod pokładem jest. Tak, i on tu dalej jest jeden co najmniej. Raczka podniosłem. Dostał trochę ode mnie. Zeskoczył, wyskoczył. Wyskoczył z drabin, wyskoczył. Garduje. Podnoszę kotwicę. Ja patrzę na drugą stronę. On tu jest przy mojej drabinie, tylko że mam blendera. Ja też mam blendera. Dobra, wszedł. Dostał. No teraz to ja nie wiem, jak on to przeżył. Zszedł na dół. Podnoś kotwicę. Spaniam. No ja nie wiem, jak on to żyje, no. Zdedał. Wreszcie. Ale ode mnie dostał parę takich perfidnych blenderbasów, że... To jakiś team jest. W piątek nagraniem? Pomyślimy. Ktoś ma set, to. Tak, on ma dobry set, no. Fioletowi są dobrzy. Musimy. Są po prawej stronie. Dawaj. Prawo. Płyniemy na nich. I mean, to nie będzie problem, ja myślę, że możemy spróbować zawalczyć o pierwsze. Szymon, skacz do nich, kotwicę im, zajeb. Ja mam za mało FPS-ów, żeby skakać. Dobra, ja to ja idę. Nie, ja idę już. Ja mam więcej FPS-ów. Już jestem w prawie. Tak, się jeszcze złapię. Ode mnie chyba skręcą. Ja kręcę. Kotwica, są u nas. Ja jestem u nich. Podpaliłem żółty, by the way. Spuszczam im kotwę, chyba. Dobrze, ja... Nie wiem, czy im spuszczam. Spuszczam im. Oni się palą cały z tego. Ja się laguję znowu. Jak ja jestem na jakimś innym statku, to mam 1000 pingu. Pozdro. Ale spuściłem kotwicę i się teleportuję, więc nie mogą mnie trafić. Zostałem Matrixem. Zacząłem pod... Wypadłem ze statku. Nie podpalaj zielonych, Raczek. Jestem... Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Raczek, gdzie ja jestem? Czy jestem 100 km pod wodą? Pod mapą jesteś. Jestem totalnie 100 km pod wodą. Nie, dopływam na powierzchnię, ale... Są u nas na statku. Mamy dwóch ludzi na statku u nas, może zainteresować. Co jest? No jesteśmy na statku wroga, no słuchaj... Nie dacie sobie tam rady? Gościu, jestem z randomem, ja mam 20 FPS-ów i kumpla randoma. Tak, a ja mam... 500 pingu, tak średnio. Nie wiem, gdzie on podał, nie widzę tego typa. Osłaniaj mnie, do góry jest, osłaniaj mnie. Dwóch typów mnie spunkiluje. Dostał strzała. Ode mnie też. Umarł? Tak chyba? Muszę sobie shotguna wyekwipować. Oni we dwóch są na tym galonie? Tak, zginął. Sprawdzam, ale nie mają kul żadnych. Jest na statku. Nie trafiłem. Teraz trafiłem. Padł. Dobrze, wygląda. Jest drugi. Drugi się zrefił. Dostał. Nie mam mo. Zabiłem mieczem. Jest drugi. Dobra. Dobra, bierz miecz, wydłubuj dziury w pokładzie. Przekopiemy się. Kurwa, no! Jak stary, jak trafisz żółtych, to my ich mamy w szachu, no. No jestem dwóch na jednego. Dobra, chodź, wracamy, Raczek, wracamy. Nie, ja spawnuję, wy sobie poradzicie. Trzech jesteście. No ale na lagach, on bez...
Jeden bez. Ja z lagami, Szymon bez FPS-ów i random. Random. Ja mam. Random żeglarz. Ja potrafiłem. Idę do was. Ja ich trochę potrafiłem z tych. Jest tutaj? No i zabij mnie, bo. Zablokowałem się w ścianie. W schodkach. O Boże. Ej, dawaj, bo tutaj są dobrzy. No nie wiem, który to jest team, ale oni są dobrzy. Nie, to są żółci, ale lepsza połowa żółtych. Więc w tym momencie my jesteśmy u nich, ty jesteś u nich, oni są u nas. No dobra, generalnie my jesteśmy... No to teraz do dupy w sumie, że zeszliśmy obaj w takim razie, bo oni teraz podpłyną, a nas mają w szachu. I ci są dobrzy, a dwóch słabych zostało na statku. I oni do nas podpłyną i będą nabijać na nas punkty. Just saying. Że ktoś tam powinien wskoczyć do tych żółtych. Połowa żółtych jest... Nie, nie, oni są po prostu dobrzy. Połowa żółtych jest dobra. Strzelił w te schodki, na ten kadłub, a trafił mnie. Nie trafiali. Nie trafiali, oni są po prostu dobrzy, wiesz? Ale no i jest on to pował, no. Mnie to było widać, że trafił w schodki. Dobrze, bo masz lagi. Remember that. Gościu, przez schodki możesz trafiać. Ale że nie przez... Nie, jeden dostał blenderem, ale ja nie mam jedzenia, ja zaraz tu zginę. Leży od wszystkiego. Drugi, nie, dostał. No, lowa ma. No ja muszę zjeść. No, na górze to był. Kurde, wziąłem sobie pistolet. Wleciał jeden. Jeden nie żyje. Jeden nie żyje, jeden wyleciał. Chodzi na statek. Z której? No jak? Jak on to przeżył? No co? Leczy, on je cały czas, ale... Dobra, zadziobałem go nożem. Dobra, ja muszę ammo podnieść. Gość przetankował 4 strzały. No wiesz, no lagi plus hitrek, no. Nie oczekuj cudów też od tej gry. Przy 180 pingu. Mi ze 180 na 330 skacze, nie? Będziemy mieli pierwszego miejsca. No co ty nie powiesz? Just secure the second. No, żółci nas nie... Bardziej mam wrażenie, że ci fioletowi spawn killują cały czas. Myślę, że nie spawn killują, tylko mało punktów jest za zabijanie. Ja myślę, że oni strzelają i naprawiają, wiesz? Że oni spawn killują, strzelają, naprawiają, strzelają, naprawiają. No o to mi chodzi właśnie. Dobra, dawaj tu ustawkę. Oni sobie farmią, ale oni są naprawdę dobrzy. Oni są dobrzy. Dobra, ja odpływam na drugą stronę wyspę, albo nie. Ej, u nas jest? Nie. To jest czy nie? Zdecyduj się. Ktoś wyskoczył. Ja wyskoczyłem. Bartek, przejmij, ser. Stary mnie przejmij. Stary, ja na pewno chcę, żebym ja przy 300 pingu przejął, star, gdzie płyniemy? Po prostu płyniemy. Już w sumie, no to po kij przejmować, star, zakręcimy się w kółko, bo już nie ma co i tak. Dobra, ja sobie dawaj danie, no. Już nie masz już po co, minuta została, nawet do nikogo nie dopłyniemy. Albo czekaj, ja sobie to wezmę tam. Nie, nie dopłyniemy nawet. No dobra, będzie drugie miejsce. No. A drugie miejsce tak spoko nawet. No tak, no tylko kurde, za drugie miejsce nie dostajemy nic. Dobra, ja bym proponował wyjść i wziąć do grania kogoś z czatu. Faktycznie, bo chociaż będzie komunikacja jakakolwiek. Ale Franko nie komunikuje. I mean, przynajmniej będzie nas słyszał, nie to co Lizens, który nie zrobił absolutnie nic w tym meczu. Plus jeden. No, tylko stałka. Zawsze będzie lepiej, nie?
Więc po prostu... Chyba, że ciśniemy arenę. Nie, po prostu idziemy i Franco dołącza i próbujemy coś ugrać i tyle. Zmieniamy też serwer, bo tutaj z tymi fioletowymi, nie oszukujmy się, nie mamy szans. A jak zmienimy serwer, może da nam kogoś łatwiejszego. Jakby mam wrażenie, że możemy się skupić na skrzynkach na przykład. No, wiesz, co ja planowałem zrobić ze skrzynkami tak naprawdę, bo generalnie bardziej opłaca się tutaj strzelać niż wykopywać te skrzynki i da się wygrać grę nie wychodząc ze statku, a ze skrzynkami dla boostu możemy zrobić coś takiego, że wystrzelimy jedną osobę na skrzynkę, wykopię i zgarniemy ją harpunem przepływając obok, tak żeby nie, cały czas się nawalać z ludźmi i skrzynki... Tak, i skrzynki po prostu zbierać, wiecie, dodatkowo, a skupić się na strzelaniu. Bo jednak jak się skupiliśmy kiedyś na skrzynkach i nie oddaliśmy praktycznie żadnego strzału, bo wszyscy się strzelali, a my zbieraliśmy skrzynki i nikt nas nie atakował, to i tak zajęliśmy drugie miejsce. I to też mieli ze 2000 punktów przewagi wtedy. Więc strzelanie jest tu bardziej opłacalne z kanonów. Ale kolejny raz jakieś drugie miejsce. No tak, no inaczej, my nie zajęliśmy tu innego miejsca niż drugie. A wychodzimy, to? Tak. No nie, to tego nie liczę jako grę w ogóle. My tam dołączyliśmy na 2 minuty. Szczerze, o wiele bardziej wolę jakby areny na slupie. No, tylko że... O Boże, przez chwilę mi się zbugowało i to koło, które się kręci w prawym dolnym rogu, miałem na cały ekran. I rozciągnięte. Zobacz, jak robisz? Ja tak, zakładam już. Możecie... Co? Wywaliło mnie? Raczek mi zaspamił skrzynkę odbiorczą i teraz nie widzę... Dobra, możecie dołączać. Franco, ty masz ten sam nick? Odrzuć. Generalnie to jakby coś, co Portugalczycy grają. Wolf gra. Mogę dołączyć do ciebie, Bartek? No tak, dołączaj ta, dołączaj ta. Albo dawajcie, albo wolty na Devils. Nie, żadnych voltów na Devils. Wie ktoś, jaki będzie następny event, by the way? Aż w grze? Mhm. No właśnie chyba ta czaszka. Jaka czaszka? Ale nie, nie! Chodzi mi o event typu tak, jak teraz nie. Były volty. Tak, 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 tak. Nie wiem. To jeszcze raz Atenę robimy? Znaczy arenę? No! Atenę. Tylko teraz w 4 osoby. A wbiję na Discorda? No. Myślę, że wbiję. Dawaj, Franco, dołączaj, zaprosiłem cię. Dołączaj, wbijaj na Discorda. Chociaż, żebyś ty nas słyszał. Żeby jakakolwiek komunikacja była. I lecimy. Możesz na opóźnienia. Ta, no przy takich lagach. Wiecie co, ja nie wiem, czy ja bym... Kurde. Ej, ja myślę, że nie byłoby głupie, jakbym sobie teraz internet może zmienił, ale to mnie wyjebie i wszystko wyjebie. Dobra, zobaczę, jeszcze raz zagram, tak? Nie wiem, czy teraz lepiej mi się, lepszy będę miał... Coś mi się stało z moim głównym internetem, nie wiem co. Ej, robimy teraz tak, jak się teraz rozpimy na arenie, będą już te statki, to ja lecę do najbliższych, którzy się zrespili obok nas. Skakuje im na statek i stąd chluje. I mean, I don't care o spawn killowanie. Kotwicę im opuść. Ale będą stać, tak? Będą stać. Ja będę ich bronił kotwicy właśnie. Mhm. Ale sam nie zabijesz 4 typa. Już nie raz. Co to za typu? No Franco. No, on ma randomowy Xboxowy po prostu generowany. No to już wiem, dlaczego wszyscy youtuberzy mają jakiś Kapitan Jack czy jakoś tak. Nie, 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 nie. Oni po prostu mają ukryte niki. To jest zupełnie co innego. On ma oldschoolowy Xboxowy nick.
A ty mówisz o ukrytych nikach w Sea of Thieves. To są dwie różne rzeczy. To jaki nick? No bo Raczek przeczytał nick Franka, bo jest Unville Duke, coś tam, nie? W sensie to jest ten taki oldschoolowy nick, no. No wiem, Damek, masz ten editing sign, MIDI trooper, tego typu rzeczy, no? Dobrze jest. Zajebiście. Gdzie ja jestem? No ja wiem. A mnie dalej ładuje do gry? No my się strzelamy. To są sami typy. No nie pierdzie. Kuli na set 2. Jesteś Franco na tym? O, zaciął mi się laptop. Franco, ty jesteś, tak? Na Discordzie? Jestem. Słuchaj, wyciszysz się w grze, bo jesteś włączony w grze jakby. Musisz wejść ustawienia. Audio. Zejść na sam dół. Naciśnij i mów na przytrzymaj. O, dzięki. O, jestem. A, bo się nie... A, tak się strzelacie, Boże. Ja myślę, że wy już w grze jesteście. Tak. Dawaj mi papugę moją. Nie, to są inne typy. Jeden jest full Kraken set z fioletowych. Także... Fret as fuck. Niebiescy będą największym problemem chyba, bo jest jeden... Ale też jest legendary tylko. Jeden ma arenowe ciuszki fioletowy. Także fioletowi będą chyba największy. Mgielna... Niebieskie czy tego? Fioletowe, co? Czerwone ciuszki ma. No to czerwone to jest tylko za level. To niczym nie znaczy. Tak? No to ja. On jest jedna piracka legenda, dwie pirackie legendy z tego co widzę ogólnie. Nie widzę jakichś takich ludzi wyglądających bardzo groźnie, tak jak ostatnio. Więc to może być nasza szansa. Dobra, wy trzech rodziców... Bo niebieskie skiny z areny są bardzo ciężkie do zdobycia, znaczy trzeba być dobrym w PvP. Ale to jak? To są te za zabijanie i tak dalej, czy... Na czym to, jak się je zdobywa? Za ilość zwycięstw, czy jak? Nie, na przykład tam... Nie, chciałem właśnie zobaczyć, za co są kanony niebieskie. Bo czerwone są na przykład za 40 level reputacji, a niebieskie są za odznaczenie kanoniera duchów morskich. Jakby 40 level... Ja mam 20 level. Dobra, myślę, że... Jakby co? Zostawcie mi te blunder bomby. Dobra, ty to się możesz zacząć strzelać w sumie już do ludzi po lewej. Tym drugim... To lewo to jest to drugie. Wziąłem sobie trzy chainshoty. Ja siedzę na kanonach. Ja do czerwonych, czerwoni dążą, no. Dobra, do kogo płyniemy? To rozumiem, że atakujemy czerwonych. Żagle odpalać. Ktoś żagle niech ogarnia. Ja mogę maksymalnie jeden ogarnąć. Przy sterze. Spróbuję wpłynąć za nich. Okej. Ja ładuję od razu kanony po drugiej stronie. Nic nie widzę. Podwincie trochę środkowy. Już. Franco, nie strzelaj w tych tu blisko. W tych tu blisko zaraz będziesz miał strzał na czerwonych. W tych wal. Serio?
Niczym nie trafiłem. Coś tam weszło. Dwa. O, trafiłem maszt. Nie rekun zabiłem. Gdzie strela w tej liczbie? Dobra, podnieśmy maszty, bo nie wykręcimy w nich teraz. Myślałem, że ty już tam jesteś, że im spuściłeś kotwicę, to się za nimi ustawiłeś. Dalej, to sam koniec. Dobra, słuchajcie, fioletowi. To dobra. Największy przeciwnik nasz będzie, mimo wszystko. Nie, skręcam. Drugie działa. Wywalili mnie z koła. Zabili mnie armatami. Nie żyję, nie macie sternika. Wpłynęli w skałę. Nie macie sternika. Możecie mnie uleczyć, okay. Czy tak średnio na jeżę? No nie mogę. Dobra, już mnie leczą. Już mnie Franko leczy. Dzięki. Okej, ja idę w kule. No co ty nie powiesz, no? Amerykę żeś odkrył. Fioletowi lewe działa. Nie mam desek, żeby naprawiać. Jest u nas, zabił mnie. Jest u nas, pod pokładem. Nie, jest przy kanonach teraz. Dobra, umarł. Podnoszę Szymona. Łataj, co się da, Raczek, musisz to ogarnąć, ty. Ja idę do nich strzelać. Zdejmę ich z kanonu, przynajmniej spróbuję. Ja do nich może... Nie, dobra, nie wyskoczę teraz do nich. Nie, nie wychodź. Muszę zjeść. Jest u nas. U mnie nie, jest u nas cały czas jeden. No co? No. Podnieś. Wywalili mnie kanonem ze statku. Szymon, wszystko w twoich rękach. No i mnie kanon... Kurde, ja się tutaj blokuję mieczem, ten nie wali, z kanona dostałem. Kurde. Tak, ja też dostałem, z kanona mnie wywaliło. Zatonęliśmy. Nie macie co ten... Guys, jak on nas tam porobił u czterech? Nawet nie wiem, jak go tam skoczył. I do mnie dostał z Blunderbassa na ryj. No dobra, ale mimo wszystko, no... Okej, dostał z Blunderbassa, ja rozumiem. Ode mnie też dostał ze trzy razy z Blunderbassa. No ale goddammit, no... jak dałeś się tak łatwo zabić? Bardziej mnie to zastanawia, tak? No bo do Franka nie będę miał pretensji, bo Franek jest nowy. Ale no Raczek od ciebie to... No wiesz... Nie jestem nowy, tylko się strzelałem do fioletowych. W sensie inaczej, jesteś nowy u nas, ten i automatycznie nie oczekuję dobrej komunikacji, nie? Wiesz, o co chodzi. Nie chodzi mi o to, że jesteś nowy i nic nie umiesz, tylko bardziej o to, że z tobą za bardzo nie graliśmy i nie wiemy, co możemy po tobie oczekiwać i no. Ja generalnie jestem u fioletowych i ich zabijam. Pójdę na fioletowych. Okej, zabili mnie jak miałem pół HP. W sensie w momencie jak moja postać umarła, to mi pokazywało, że mam dalej pół HP. Także mi się HP zbagowało. Nie płyńcie na fioletowych, płyńcie na wszystkich, tylko nie na fioletowych. Płyńmy na skrzynkę może. No tak, tylko że na skrzynce... Raczek podniesiesz mi... Podnieś mi główny żagiel. No. Na Emo Maxa czy tylko? Nie, tyle wystarczy. Ja płynę prosto może i na... Ty podaj nas ci... Gdzie, skąd? Nie trafił. Kurde, ja go w ogóle nie widziałem. Ja to bym się wystrzelił od razu po skrzynkę, słuchajcie. Strzały na zielony. No, zostaw, no. Ja miałem ustawione kuźwa na... Co za... Raczek troluje. Ja miałem wymierzone już w typa. Nie strzelaj. Tak jest. Czy ma tą skrzynkę, czy nie?
Mają ten Shrouded Premium, by the way. Czemu ty, Franko, się wystrzeliłeś? Słyszysz, Szymon? Tak, słyszę, słyszę. Niebiescy mają Shrouded Premium. Totalnie. Fioletowi das podjeżdżają. No tak. Od drugiej strony. Jestem zielony. Podnoszę maina na maksa. Jaki lagi psu na tym serwerze, co to jest? Fioletowi w nas płyną. Odkręcam. Czemu jestem sam na galeonie? Kradnę skrzynię, wyskakuję. Ja sam walę się z galeonem fioletowych, największym przeciwnikiem naszym. Ja i nie mam kul. Jak lepiej zielony. Ja ukradłem skrzynię, płynę ze skrzynią ją sprzedać, słuchajcie, w pław. Ej, no czy ktoś mi może pomóc? Może czasami. Zabiję mnie. Ja zostałem szczurem, zabiłem 3 osoby z 2 różnych teamów na statku niebieskich. Ukradłem im skrzynię i płynę w pław. Jak uda mi się sprzedać tą skrzynię, to jestem dobry. No, jaki ci? Czy jak niosę skrzynię? Tak, cały czas mam traila za sobą. Dobra, puszczam skrzynię, zabili mnie. Zabili mnie, wiesz, strzelali do mnie ze snajpy niebiescy. Zieloni mają ten cały set portowy. Fordowy. Co to znaczy fordowy? No, FTD. No, nie ma takiego setu. No i jest załogi, czyli jeden z nich ma achievementa, to nic nie znaczy, Raczek. To jest dalej PvP, znaczy PvE. Ja mam nabitych 7 fortów, a przy 3 nie zrobiłem absolutnie nic. Co, też nasz Bartek? Złotanie jesteśmy. Też się ramy skończyła. Patrz, jeszcze się będzie kłócił. Nie, nie, jesteśmy załatani. Gdzieś nam jeszcze coś leci. O, niebiescy za nami. A ja. No niebiescy mieli skrzynkę na sobie. To płyniemy w nich. Oni ją sprzedali, czy nie? Nie, no mieli w wodzie, ja ją schowałem w wodzie, strzelam się tam do nich. To strzelaj się, strzelaj się, strzelaj się, wal. Wal, co tą skrzynkę? Skrzynia jest w wodzie, skrzynia jest w wodzie, zieloni ją będą brali teraz. Kto strzelił tym longshotem? Ustawcie mi żagle na wiatr. Gonimy. Zieloni chyba zgarnęli skrzynię. Płyńcie do outpostu. Ja wracam na statek, płyńcie do outpostu. Zablokujmy outpost po prostu. Ej, a jakby... Ej, a słuchajcie, a jakby tak typowo się ustawić w następnej rundzie kampić outpost? No, można... Ale rzecz, ludzie będą grali outpost i po prostu walić w ludzi. Dobra, nie damy radę sprzedać. Tak, mówiłem. Mówiłem 3 razy. Nie ma nic, nie widać. Mówiłem, stary, 3 razy, że zieloni mają skrzynkę. 3 razy ci mówiłem, że zieloni mają skrzynkę. Nie, nie tak, że raz, 3. Sprzedali, idę go zabić. Zielony do strzała. Zgadał chyba. Prawe działa, prawe działa, prawe działa. Ta, umarł. Ale tam jest ktoś jeszcze. Suck my dick. Aś to trwalo. No. Jedną razę. No wiem. Po co ty się, Franko, strzelasz?
A po co ty się strzelasz, jak ja z nimi walczyłem? Jeden leży. Został jeden, fioletowy. A ja mam tylko blandera. O kurde, fioletowy, fioletowy. Gdzie? No, zabijcie właśnie. No to kuźwa, ty! Idea raczka. Strzelam się z fioletowym poza statkiem, a raczek zaczyna krzyczeć fioletowy, fioletowy. Oni są na statku, więc ich to nie obchodzi, a ja się z nim strzelam, więc go widzę. Podnosiłem Franko. Zginąłem. Nie rekin za mną. Boże, ale raczek nie panikuj z powodu fioletowego. Krzycz, że fioletowy, fioletowy, jak nam wejdzie na statek. Jak zrobi coś ważnego, a nie, że po prostu jest w wodzie. Jestem, co tam się dzieje? Woda, drugi pokład. Jeszcze nie. Super bucket. Dobra, idę to załatać. Ja steruję statkiem. Mogę wiedzieć, słuchajcie, jakim cudem jest jeszcze mniej komunikacji niż jak graliśmy z Shopem? Nie. Raczek, no nie, ale Raczek, bo ty tak w ogóle się strzelasz. Takie strzelanie się do nich bez sensu jest. Jeżeli... Weźmy, wyprzedź mi niebieskich. Co? Wyprzedź mi niebieskich, są przed nami. W sensie, co ci da? Zabijcie ich... W wodzie. W sensie, okej, ja byłem tam pierwszy, a wy wyskoczyliście we dwóch. I to było zupełnie bez sensu. Macie w tył, nie wiesz. Mocno spójrzcie najlepiej. Dobra. Kurż. Z trzymiej strony. To zielone walne teraz. A, ja idę po kulę. Ja mam łańcuchówkę. Sprawdźcie pod pokładem. Jeszcze mamy chwilę. Chwilę. Nie mówię o kulach. Nie wiem, czy ja trochę przed nimi, czy za nimi. Przed, za krótko. Przed, zieloni przed nami. Koniec czasu przed nami. Spróbuję wystawić ich na strzał. Działa, 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 działa. Jestem. Jest strzał. Trafiliśmy. A bo to jeszcze nie koniec. Już koniec. A, nie, bo był koniec muzyki. Zawsze jak jest koniec muzyki, to jest koniec tej gry. Coś Harald, ja się obraziłem, czemu niby miałem się obrazić? Ej, ale podwoiliśmy swoją liczbę punktów na samym końcu. Cześć, Rose. W ostatnich dwóch minutach. Słuchajcie, ja bym naprawdę... Albo teraz skupmy się, nie wiem, albo skupiamy się na jednym statku, jakimś oddzielonym od reszty i farmimy na nim punkty. Jeżeli nie będzie takiego statku, to płyniemy po skrzynkę od razu. I ja bym kampił, zostawił nawet kilku ludzi, albo chociaż jedną osobę w outpoście. Kogoś, kto dobrze działa z blunderbussem i z bronią do walki wręcz, że jakby ktoś inny sprzedawał skrzynkę, żebyś mógł od razu go zabić. Ale to wiesz, że kilka outpostów jest. Co? On mówi, że ja mogę, ale jak trzeba dobrze działać z bronią, to... Nie, bo wiesz o co chodzi? Bo chodzi o to, żeby ktoś się tam zakampił i w momencie jakby ktoś tam wszedł ze skrzynią, żeby go zabić z blunderbussa i sprzedać skrzynię. Jeden. Nie, to ja mogę tam kąpić. Jeden idzie na outposta, nie więcej. No ja mogę, ja idę. Ja się zakampię... Będziecie mi mówić, czy ktoś idzie, albo coś. Najmin będziesz widział. Raczek,
Patrz też, czy ktoś nie przepływa obok tego outpostu, bo na outpostie są kanony. No Blackburn gra. Tak, a właśnie... A nie, bo tu nie ma magazynówek. No nie ma. Zawsze masz tą, szalupę. Tak. Możemy cię szalupą... Nie uważam, że to dobrze wypłynie, jakby tak, wywalimy cię z szalupą i płyniesz sobie... Możesz wywalić na przykład 30... Franek, jakbym ciebie mógł prosić, żebyś zostawał na statku. Nie strzelał się do nich, tylko został na statku. Został na statku, strzelał z armat i sprawdzał, czy nie toniemy. Dobra? Tego. 30 level w arenie dostałem. No, wiecie, to mogę sobie ulepszyć shotguna od nich. A gdzie tu się ulepsza? Ej, właśnie, bo ja miałem do was bardzo ważne pytanie, Szymon. Bo w tych frakcjach są trzy miejsca jakby z rzeczami, które możesz kupić, nie? No. I jak tego nie zrobisz, to jakby następne się pojawiają, nie? Jak kupisz tytuł. I czy ja mogę kupić te, które tam były wcześniej, czy mi już przepadły, jak nie kupowałem ich? Nie jestem pewien, ja mam kupione wszystkie. Okej, bo ja ich nie kupowałem i jestem ciekaw, czy ja dalej mogę je kupić. Czy już mi przepadły. Nie jestem pewien. Możliwe, że jak bierzesz 75 i wszystko kupisz poprzednie, to może ci się dalej odblokują. W sensie, czy jak ja teraz jestem na tym, co ja jestem, to czy po prostu jak kupię te obecne, to czy mi nie wrócą tamte? Bo mi się wydaje, że to by było dość logiczne, ale aczkolwiek właśnie w tej grze to już ale... nie wiadomo. Tak. Nie, na outpoście niech kampi Raczek. Niebiescy są teraz naszymi największymi przeciwnikami. Aczkolwiek zieloni też wyglądają solidnie. Na niebieskich i zielonych trzeba uważać. Ja bym proponował wpłynąć na żółtych. Night Train Parrot. Nie wiem, jak to się w polsku nazywa. Nocny jakiś. Czemu to żyje? Nie wiem, szukam. O, tego szukam. O, patrzcie, teraz będą mnie fokusować. Czemu? No, zobacz na mnie. Bartek obrycy. Czekaj, to ja też coś zrobię. Jak coś tak zrobię? Poczekajcie, ja zrobię coś lepszego. O! Wygrałem. Ja robię łopatą mistrzostwo i oni teraz patrzą na moją łopatę i na mój skin. Ja wygrałem w tym momencie. Co byś nie powiedział, ja wygrałem teraz. Wszyscy będą się na mnie rzucać. A co ty bardzo próbujesz? Splash Taila. O, 10 tysięcy pingu? Ja gram na Splash Taila, Melo. Da się to zmienić bezpośrednio na statku? Da się, w razie czego. Jakby zrobić kiedyś takiego mindfucka, że zacząć się strzelać z jakąś ekipą, pozabijać ich i zmienić ciuchy na inne. I znam creepera założyć nagle? Na przykład. Albo strój legendy cały, fioletowy, żeby był oczyjebny. No bo ja muszę tego... Właśnie sobie zdałem sprawę z tego, ile ja miałem pozakładanych rzeczy, ile będę musiał ich z powrotem poza. Tak, a wiesz co jest fajne, jak ma się skina do postaci? Tak, że ja jak go zdejmę, jak ja go zdejmę, to będę miał z powrotem wszystko, co miałem. Boże, ale brzydkie jakby miejsce. Raczek, masz idealnie kanona, możesz przejść do outpostu od razu. To czekaj, ja sobie wezmę trochę tego, jakim się z tego. Ja nie wiem, czy nie spróbuję double gunning, chociaż przy tych lagach to miecz może nas uratować nie, w sumie. Nie, Ej, gdzie jest outpost? Po prawej, lewej.
Czekajcie, na robocie są skiny? Tak. Strzelaj się. Ma kolor. Po prostu się strzelaj. Dobra, Raczek, po prostu się strzelaj. God damn it, ty już powinieneś tam być i uważaj, bo nie wiem, czy niebiescy nie zrobili tego samego. No. Ty już powinieneś być tam trzy razy w tym czasie. Boże święty, Raczek. O, gość zrobi double gunning. O, śmieć. Niebieskich ja bym zostawił, niebiescy są dobrzy. Ale niebiescy płyną do nas. No dobrze, ale... Kurde, jak ja normalnie jestem snajperem z tych kanonów. Dlatego, o, Raczek, ty powinieneś być tam pierwszy. No ale co? Ale po co, no? No jest na maksa. Skręcone. Dobra, ja bym Michalał płynął na inny statek. Nie, ja bym właśnie do nich poszedł. Ja dwóch zabiłem ich ze... Dobra, mam kąt. Dobra, obawy się podpalacze, ale... Mam kąt, mogę strzelać. Idę dopalić zielony, też nie zielony. Słuchaj, bo ja już nie trafiam. Nie wiem, raczej. Dobra, się strzelam tam, na ten auto. Możesz strzelać za uchwytów tych niebieskich. Ej, rozwincie maina i przedni, bo my trochę bardzo wolno płyniemy. No tak, bo wykręcaliśmy. Tylko podnieś leciutko maina. Jest u nas! Kotwica. Łapcie kotwicę! Zabił mnie na strzała? Double gunning, by the way, ale... W sensie musiałem nie mieć pełnego HP? A nie miałem pełnego HP, nieważne. Zabiłeś go? Nie wiem. Co on mnie zabił? Ale pytam Raczka, nie zabił. Znaczy jestem na outpoście, no? A! Tak, Raczek na outpoście był. No ludzie komunikacji, no. Znowu nikt nie wie, gdzie kto jest, no. Jak to jest? Kiedy będziesz mógł, jakbyś był na Discordzie na przykład i byłbyś wcześniej, to... To już byś mógł dzisiaj nawet z nami grać. Gdzie on jest? Na samym dole był, chyba. Przebiegł po moich trupie. Wiem. Ty też przebiegłeś. Wiem. Nie wiem tylko, jak on to przeżył. Dobra. Jest z tyłu galeonu, jest z tyłu galeonu. Wracać na statek. Dobra, ja się rozpię. Kapitańskim jest to? Nie, na górze już. Przy kole. No ja nie wiem, jak on to przeżywa, bez kitu, nice. Ja wywalam tego blunderbassa, to nie ma kuźwa sensu. Nic nie zabijam tym blunderbassem, bo nie zaliczę. Ja wypadłem ze statku. Ja biorę pistolet. Płyniemy po tą skrzynkę w sumie. No możemy płynąć, no. Mówię, byście wcześniej byli na Discordzie, ogłaszałem woda, granie. Woda. Jesteś u nas. You're so fucking... Just when you smile. Ktoś ma skrzynię, także... Skrzynie mają... Dacie sobie radę, Szymon? Ja się wystrzelę, pomogę Raczkowi, bo szczerze mówiąc, ja mu nie do końca ufam. Skrzynie mają fioletowi. Mają skrzynię, no. A fioletowi są dobrzy i idę do Raczka. No to... Masz tam chyba skrzynkę właśnie. Nie ma. Poszukaj. Idź naprawiać, kamyk.
Dobra, którędy tu można wejść? Jakbyś powtórzył, bo absolutnie nie wiem, co powiedziałeś. To jest na statku w samych gaciach. Ja. Fioletowi obok nas przepłynęli, zaraz obok nas. My tutaj się skupiamy na łataniu. Kurde, nie ma skrzynki. Ja się zaczaiłem tutaj. A ja nie mam blendera. Haha. Bo mi z blendera nie zabijało, jak trafiałem. Jest u nas, jest u nas. Dobra, chowaj się! Emotkę! Nikt twój będą widzieć. Ja sobie zostanę tak idealnie. Emotkę! Weź, bo cię będą widzieć. Jest u nas ten Nikt będą widzieć. Jesus. Jest u nas ten przeżywający ziomek, którego nie dało się zabić. Trafiłem go. Fioletowi zatonęli. Idę po skrzynię. Ty zostań, Raczek. Ty, Raczek, zostań. Ty pilnuj. Wziął skrzynkę. Zabił mnie. Ej, Kamyk, mamy jakieś dziury? Zabiłem go. Dobra. Ja go zabiłem. Dobra. Czaj. Żółty do siebie idzie. Dzięki, Kamyk. Drugi pokój mamy. Dawaj, zostaniem cię. Żółty, dawaj, szybko. Żółtego mam. Zabij go. Idzie. Idzie z drugiej strony do ciebie. Strzela do mnie ktoś. Leczę się na szybko. Są tu. Próbują farmić na nas. Nice. Strzelam do zielonych. Dawaj, sprzedawaj. Kamyk, chodź mi pomóż strzelać, chyba że naprawdę. Co ty robisz? Nie ten gościu! Puść to! Ten gościu. Jesus, dobra. A, zostałem z one-shotowany z blendera. Wyfarmiłem od Luja punktów. Fioletowy? Dobra, olej fioletowego, wracamy na statek. Tak, poczuła was. To nie my. Idę wylewać wodę. Jak wrócicie na statek, od razu łatamy. Fioletowy, ja znam odpłatkę, ja nie będę tam. Ja szukam syreny. Ale piękny strzał dałem temu żółtemu. Mamy na nich strzał cały czas, o Boże. Kamyk, jak ci się skończy kule, to idź pod pokład, okej? Okay? Jest u nas ktoś? Ja nie mam amunicji żadnej. Są za nami. Dwójka wchodzi. Dwójkę to mamy od jakichś 10 minut. Pomagam wylewać. Idę to załatać. Czy my na jednej dziurze? Chyba tak. Po prostu no, wszyscy olali tą dziurę. Nie, po prostu nie byliśmy w stanie tego wyciągnąć. Możemy farmić na zielonych. A zieloni z nami wygrywają teraz. Nie, my wygrywamy. Wygrywamy. Rzuci. Nie mam armat. Jest u nas? Tak, na górze. Ja walę cały czas. Zieloni wygrywają znowu. Nie, my wygrywamy. Jesteśmy łeb w łeb. Znowu wskoczyliśmy, no. Dobra. Musimy wykręcić. Mamy skoczną kotwicę. Aha. Fioletowi wzięli skrzynkę. Fioletowi mają 200 punktów. Kotwica podniesiona. Dobra. Nie! Żółtych! Olej zielonych teraz! Idzie załatać nas? Żółtych prawie działa. Zieloni zatonęli, musimy przeżyć, łatać. Łatam, znaczy wyciągam wodę. Dobra, ja też idę. My teraz tak naprawdę musimy przeżyć. Przez 5 minut, no nie, no to jeszcze musimy. Żadnych? Dobra,
wyciągaj wodę, naprawiam tylni. No żółty wala. Mamy środkowy. Przedni też mamy, tylko powiedziałem, że mamy tego. Ja się strzelam na outpost, Czekam na skrzynkę. Zobaczcie. Łatam masz z tyłu. Dobra, ja. A ja wracam na statek. Statek leci. Wdupi mi się skałę zaraz. Dobra, ja w sumie kurde nie mam żarcia. Wracam na statek. Skręcam harpę. Szymon, jakieś info, wracać do was, czy zostać na outpoście? Ty, od ciebie będę brał informacje, nie od Raczka, bo Raczek panikuje. Zostań na outpoście, bo tu nic nie ma. Dobra. Nie wiem. Płynę na outpost w takim razie. Tylko, że kurde, nie mam życia. Nie zauważyłem. Sprawdzę tego robota, co tu jest. A oni już płyną. Dobra, ja raczej tego nie ugram. Miałem pistolet, tylko pistolet, miecz i mało życia. Po prostu jest ter. Zieloni są. Zieloni mają jakieś strzona, zielone. Zieloni są do nas. Walcz do nich. Ile wlezie. Ale dostał do skołpa ktoś. Nikt do nas nie skoczył jak coś. Dostał do skołpa wlezie. Toniemy. Franko, wodę. Wodę bierz. Ja łatam. Ile ci też pomóc? Z wodą? Wodę bierz. Guys! Co? Jestem Bogiem. Dobrze. Oni tu wszyscy byli. Thanks for the chest, guys. Appreciate it. Raczej czemu ty wylewasz wodę? Ej, słuchajcie co zrobili. Puścili skrzynię. I zaczęli mnie szukać, bo do niejednego strzeliłem, nie trafiłem. Puścili skrzynię i zaczęli mnie szukać. Ja zeskoczyłem, wziąłem skrzynię, sprzedałem. Mnie nie znaleźli. Dobra, raczej wygraliśmy. Słuchajcie, musimy przeżyć tylko. Nie odrobią 2000 punktów przez 2 minuty. Nie możemy zatonąć, bo jak zatoniemy, tracimy 1000 punktów. A tyle to już mogą odrobić. Tyle już dadzą radę odrobić, więc musimy przeżyć. Kręć. Ale to było tak piękne. Prowadź mnie na mapie tam, gdzie nie ma statków żadnych. Trudno będzie nie przeżyć, bo nikt mnie atakuje i wszyscy są daleko. Dobrze, okej. Okay. Nie odrobią. Przez 2 minuty nie zrobią raczej 2000 punktów. Jesteśmy straty, ale za nami mamy 2 statki. Wiem, dlatego od nich uciekam. Teraz popłyniesz przed nas, to będziesz miał czysto. A nie kończy mi się mapa przede mną? No zaraz się skończę właściwie. Dobra, kręć z powrotem do nich, po prostu trzymajmy się trochę dalej. Ja popłynę prosto na S. Nie, jest okej, mamy sporo do granicy. Minuta. Nie ma szans, żeby to odrobili, wygraliśmy. GG panowie, pierwsza wygrana. Dobra. Ile tego? Ile jeszcze mi brakuje? Znaczy, oni w ogóle nie ruszyli do przodu z tymi punktami. Zieloni. Spokojnie, nie wezmą tego chesta. Zdaje mi pierwsze minuta miejsce. Jest, spokojnie. 9 pierwszych miejsc mam. Guys, GG. Zajmij miejsce na podium. Chodź, dobra, mam. chodźcie grać. Już wygraliśmy. Tymczasem jakiś żółty wchodząc nam na statek. I mean, nie ma tu kegów, jakby wszedł, by nic by nie zdziałał. By the way, też dostaliście achievementa? No. Tak, Ram and Roll. Legendą koncert 4-osobowej załodze w trakcie rejsu na tym. Na arenie. O Boże, twoja noga! Boże, czy tylko u mnie noga Bartka nagle podskakuje tak do góry? Się zgina? Chyba tak. GG? Jezu. Jezus, jak wy zobaczycie, guys, jak ja uciekłem, jak ja sprzedałem tą skrzynkę. Jezus, to było tak piękne. Nie, my ich tam... ale wtedy za pierwszym razem ich zabiliśmy. Ej, to jest taktyka, musimy się czaić na tym outpoście. Ale totalnie, totalne oranie. Ja przez większość czasu byłem sam na tym galonie w ogóle.
Okrucie przystanek. Mógłbym Jana postawić? Co mówisz? Mógłbym Jana postawić? No to, a masz dobry internet? Jak masz dobry internet, to w sensie chodzi o to, jak bardzo cię przerywa. Nie wiem, czy masz ping włączony, bo chodzi o to, że my mamy duży ping, więc jeżeli masz dobry ping i dasz sobie radę, uważasz, że jesteś w stanie zabić typa, który niesie skrzynię, zanim ją doniesie i sprzeda, to jak najbardziej możesz iść spróbować tam zostać. Nawet nie wiem, czy to jest ping. A. Opóźnienie między tobą a serwerem w grze. W milisekundach. Tak. Czekaj, jak to się włączało? W sensie, bo lepiej, że, bo chodzi o to, że tam trzeba naprawdę zabić osobę, która niesie skrzynię. Mi się tak akurat udało, że wszyscy olali skrzynię i zaczęli mnie szukać. I udało mi się przemknąć, ale to zwykle tak nie będzie. No, taki ping, że kilka mi to się dzieje. No nie, no to wiesz, na outpoście musi być osoba, która jest w stanie ich tam pozabijać, chociaż jedną osobę, może ze dwie na czasem. Zostawiać na statku, wiesz? Co? Tak, właśnie, Franco, bo ty sobie radzisz na statku, nie? Ze strzelaniem z armat, z naprawami, także ja myślę, że ty jesteś potrzebny na statku bardziej. A, plus jeden. Dostałeś za wygraną. I ten. Dostałeś za wygraną? Muszę się nauczyć przenosić skrzynię szybciej. Chodzi ci o to żonglowanie całe. Ja to umiem mniej więcej, ale czasem mi przerywa, a nie uważam, żeby to było na tyle warte. Ja wiem. Ja wiem, ale mimo wszystko nie uważam, żeby w tym momencie to było warte, bo tak to mogłem w razie czego szybko puścić to, zacząć strzelać czy coś. Tak się czuję pewniej po prostu. Zobaczmy, ile masz pingo, Franco. Co mówiłeś? Ustawimy ci tak, żebyś widział ping, ok? Będziesz tam mówił, ile masz. Zabiłem 35 osób na arenie. No to ja mam 74 tylko teraz. Dostarcz następującą liczbę, skradzione skrzyń 3. Do mnie to było niepewnie. No, czyli teraz tak. Wciśnij escape. Guys, fioletowi jesteśmy, to mój skin. Franco. I I don't care o wasze escape, zdanie. Escape, ustawienia. No. To ustawienia wideo. No. Licznik wydajności. Tam przesuwa sobie klatki na sekundę i opóźnienie. Ja się chyba nie znam, ale żółtych musimy unikać. Mówiłeś coś o niebieskich strojach z areny. Ale tu oni mają, nie, żółty, jeden ma strój legendy. Chodź do mnie. Przy strzelnicy. Mam tego od 60 do 75 pingu. Ma gościu kurtkę niebieską z areny. Gdzie ty jesteś, Bartek? O, tam jesteś. A to nie jest zwykła ze sklepu po prostu kurtka? Jest nie, niebieską nie. Kurtką z areny, no nie wiem. Pokaż. Który? Gdzie ty masz tego niebieska? Ta. Czyli żółtych omijamy. Szerokim łukiem. Legenda Tisse, a dobra, legenda tak. Legendarny złodziej, za co to jest? Za chyba kradzenie legendarnych skrzynek. Nie jestem pewien. Jak tu w ogóle sprawdziłeś te achievementy, gdzie to było na arenie? No, reputacja areny. Reputacja areny, okej. Zakładam sporo po moje rzeczy. Ej, ja z pistoletu muszę brać, bo trzeba zabić 5 braczy. Cokolwiek. Ze snajperki też masz. Tak, muszę jedną osobę kontakt. Z każdej broni masz. A gdzie macie ten ogólnie? Zabij następującą liczbę graczy na arenie 24. Mam by the way. Pary. No to ja mam 24. Ja też mam 24. Ale to ja dlatego, że ja po prostu zazwyczaj na statku siedzę, nie? No tak. No ale raczek skacze. A gra dłużej.
40 tysięcy dostałem na arenie. 77. Wygraj turniej, kiedy masz wszystkie stroje, elementy dekoracyjne, wyposażenie, bronie i części statku wspaniałego wilka morskiego. A to jest ciężkie do zdobycia. Sprawdź sobie, co są te kanony wilka morskiego, tego wspaniałego. Tam triumfującego, nie pamiętam. I don't care. Gdzie jest ta skrzynka? Tu jest ta skrzynka, dobra. Muszę sobie zakładać powrotem włosy. Cześć Kamil. Sto razy zabiłem, znaczy 100 razy strzeliłem statek wilka morskiego. Ej guys, wiecie, że nie możecie zmieniać skina teraz, nie? Are you challenging me? Nie, nie możesz zmienić skina, bo to szczęśliwy skin jest. Ja też zostaję w rybie. Jakby no nie masz wyjścia trochę. Musimy tak zostać. Już to że tam trzeba to 240 zrobić. Ale jak nie można skina zmienić? No nie zmieniamy skina teraz. Bo wygraliśmy, to szczęśliwy skin. Nie możemy nic zmienić w EQ teraz. Bo to pecha przynosi. Zabij 100 graczy skałkową, skałkówką. Co to jest? Pistolet. Skałkówka, pistolet. Skałtówka. Skałkówka. Nie. Tak. Od skałki. Pistolet skałkowy, skałkówka. Czemu? Ale fajny strzał. No tak jak jest. Oho. Ja wiem, ja poustawialiśmy wszystko, Rose, także spoko. A ty, Bartek, masz tego glitera Virga tam? Nie. Proszę tak mówić, zmieniać. Jeszcze raz, bo cię przerwało? Nie zakładaj fali. A proszę tak można zmieniać? Czy co możesz zmienić? Broń. Ta, broń no od biedy ta. Możesz, no. Co ty się mam mówić? Co mam nie robić? Nie wiem, już nie pamiętam. Ja zrozumiałem. Nie pamiętam. Przestań tak grać. No to więcej osób nie, gra ty, chyba. Franko, puść ten, puść. Puść jak mapę. Monitor do laptopa? Man. Nie warto. Po co ci monitor do laptopa? Co? Nie mam monitor do laptopa. Masz monitor do laptopa i co, uważasz, że się opłaca? Ja gram na laptopie. A. Znaczy, mam drugi monitor po prostu. Mhm. On bo na czerwony się triggeruje. To w ogóle skinę z mojej. Oczywiście biorę swój nieprzetłumaczony Invader of Glittering Vault. Tatuaże daj mi. No nie wiem, może to też kwestia tego, że ja mam gamingowego laptopa, to mój monitor też pewnie jest taki dość. No, od niebieskich uciekamy. Od zielonych też. A od zielonych czemu? No to są legendy z tej legendarnej zwodzi. W kwestii monitora do laptopa bardziej się opłaca klawiaturę. Dobra, tam, ale to jest tylko legenda piractwa. Zieloni to jest tylko legenda piractwa. Zresztą jest sam, więc możliwe, że gra na Open Crew. No nie, no jest drugi ten, druga legenda, ale to do zrobienia. Fioletowych unikamy. Fioletowych? Czemu fioletowych? My jesteśmy fioletowi. Gałganie. Tak. To którzy biegają? My jesteśmy żółci, Deklu, a nie fioletowi. Fioletowych unikamy. A kim są fioletowi? Nie widzę fioletowych. Oni to są ci, którzy biegają cały w ty... Pandogę. Znaczy, no to tak. Niebieski był taki. Ej, bo tu można zasiąść.
A są ci fioletowe, jest jakiś fioletowy, ale to nie ten. Jest czerwony. A, jest fioletowy, który... No tak, no to, no, ta, no mówię, no to fioletowi są. Na zdrowie. Dziękuję. No w każdym razie ja gram sobie bez monitora i nie narzekam. Ile mam herców? Nie wiem ile tu mam herców, szczerze gram mówiąc. Bez monitora w ogóle. Ale długo grałem na 60-hercowym monitorze w Battlefieldy, we wszystko i jest w stanie się zabić normalnie na tym. By the way, gram bez monitora. Najmniej dałoby radę. Znalazłem najlepszą miejscówkę w poczekalni. Ten, telewizor jakbyś miał, to nie jest monitor. I co teraz? Ale zajebiście, nie, biały jest zawsze. Ja cię przepraszam, Bartek, ale nie strzelamy z tych kanonów. Czemu? Z nich akurat się nieźle strzela. Z nich się okropnie sceluje przecież. Z nich się nie, z nich nie jest tak źle wcale. Ale mogę ci założyć te multinosfisty. Na 30 klatkach się nie da? Ty, Szymon, bo mi tu na czatach mówią, że na 30 klatkach nie da się grać. Powiesz mi, ile ty masz w tym momencie? 17. Okej, okay, nie. Mam w tą grę 700 godzin na 17 klatkach. Więc proszę mi się tu nie odzywać. Jest najbardziej doświadczonym członkiem naszej załogi. I moim pierwszym oficerem. Jest moim bossmanem. Mówię, ten kto ma na wniku kapitan. Bo jest kapitan, nie masz wniku w grze kapitana, a ja mam stream, także ale spoko. Ja mam na Discordzie. Ale na Discordzie się nie liczy, bo mogę ci go zmienić. Zresztą nie jesteś. Jesteś już Szymcio przecież tylko. Ale to jest nick na serwerze. No ale tak, pod taką nazwą cię widzimy. O Boże, narzekasz. I tak na streamie jesteś kapitanem, gość. Nie, bo na Xbox to jest pad, także... Nie, ale akurat Sea of Thieves to dużo ludzi z tego co widziałem gra na 30-20 FPS-ach, czasem mniej, że to nawet ja się dziwię, że takie... No tak. Dobra, jesteśmy gdzieś blisko czegoś? Nie wiem, zbieram rzeczy na razie. Kurwa, jebana, weź to. Ktoś mi zabrał właśnie, nieważne. Jesteśmy w dupie. Naprawdę mamy dużo statków. I co ty, z Ori chcesz strzelać? You serious? To nie są Ori. A co to są? Czemu to ma zęby? Niebiescy do nas płyną. Czemu to ma zęby? Bo tak, z tych się akurat dobrze strzela. Płyńcie, ja idę po zasoby. Oni są koło outposta. Kto? Niebiescy. Płyń na outpost. Nie, strzel się na outpost. Nie dolecę. No to dopłyniesz kawałek. Kurde, muszę sobie psa schować. Wal, po prostu wal! Boże, raczek! Przed nami coś się... Dobra, ja idę, bo z raczkiem to się nie dogadamy. Raczek, jeżeli chcesz to robić, to musi być szybka akcja. Ja idę, raczek zostajesz na statku. No i się oboje wystrzeliście. Raczek, wracaj. Nie, ty wyrażę. No, polemizowałbym. Nie. Ja też. Dobra, idę, bo on nie wróci, bo on przecież kuźba... Ale oni mają skiny z Xboxa. No to spoko, to ciśniemy. Gdzie są czerwoni? Czemu ja... A, dobra, powiem ci strasznie... Ze strasznym opóźnieniem. Skręcaj na czerwonych, ja ci podnoszę maina. Guys, bo ktoś w ogóle coś mówił na czacie w grze... jakiś statek. Tak, no i to nie był nikt od nas. Także uważajcie. No bo mijaliśmy czerwonych przed chwilą bardzo. Dobra, blisko. Niebiescy wzięli ten. Niebiescy mają skrzynkę. Dobrze, ja też się do ciebie wystrzelę w takim razie i będziemy tam we dwóch. To już mogłeś zostać.
No nie, lepiej było pomóc na statku. Płyną do nas zieloni chyba? Tak. Mogę jej z Radkiem na posta? Nie. Dobra, ja pójdę. Bo tu wiesz, no to jest jednak nasza ostatnia szansa na zdobycie skrzyni. To jest ten outpost. Pomóż mi na statku, pomóż na statku. Na stronę. Barty, gdyby co ja mam double gun, nie? No dobra, ja mam miecz jak coś. Dobra, pytanie, słuchajcie, bo ja nie wiem. Można sprzedać tylko u jednego NPC-a, czy u dwóch? U dwóch. U obu? No to... U obu można. Okej. Okay. Ja obstawiam jednego, ty drugiego, chodź tu. Raczek, pokażę ci, patrz. No, na tego obstawiam. Żeby... Ty się tu skitraj z Blunderbassem. Tu się Ja nie mam Blunderbassa. Za drzwiami się schowaj i się połóż. Emotką. Dobra, to będzie znów jak wchodzą, okej? No tak, ja się tu kładę z emotką. Bo w sumie na razie to... Ej, czemu są dwie skrzynki na mapie? Czy tylko ja to widzę? Tylko ty to widzisz. Nie, ja nie ma już. Czekaj. Ja widzę jedną. Dwie skrzynki. Jest jedna, siedzi, świeci. To ja widzę jedną na wyspie, jedną gdzieś na statku. Nie, no jedna jest na wyspie. Ja a nie, no, nie, na statku jest, za wyspą. A ja widzę nawet trzy. To ja mam strasznie pobugowaną grę dzisiaj. Okej. Okay. To gdzie się w ogóle zatrzymali na wyspie? Na prawe kanony. Idę ci pomóc strzelać. Farmimy sobie trochę punktów. Dobra. Dobra, fioletowi płyną do nas, albo niebiescy, nie wiem kto to jest. Fioletowych właśnie strzelamy my. A, czyli to niebiescy do nas płyną. I fioletowi zatrzymują. Niebiescy odkryli skrzynkę. W tym momencie. No tak. Dobra, chowaj się, nie celuj z lunety, nie celuj z lunety! Lunety nie widać, tylko... Znaczy... Oczywiście, że widać. Ze snajperki nie widać. Widać, tak samo, nawet nie wiem, czy nie mocniej. Ludzie przy nas, nie zieloni. Zieloni. Ludzie nie zieloni. Wait, wait. Paliły zielony. Możemy podpalać zielony. W ogóle, kiedy wam opowiem, a czekaj, że może podpaliłem zielony. Zabił mnie ze snajperki. Jesteś kamyk na statku? Nie. Co? A po co ty wystrzeliłeś się? Nie wystrzeliłem się, skoczyłem jak nas uderzyli. Ale po co? No dobra, jeden piec. Dobra, wróć na statek jak możesz, dobra? Niebiescy blisko, Bartek. Wiem. Płyną tu całym statkiem, to może być problem. Nie wiem, czy jeden nie wyskoczy tego. Jak wyskoczy jeden, to mamy to idealnie. Ty leżysz, emotkę włączaj. Raczek, jak coś, ja biorę skrzynię, ty mnie osłaniasz. A, jesteśmy gwałceni aktualnie, chłopaki. Zatonęliśmy. Dobra, okej. Okay. Byleby nie po tym, jak sprzedamy skrzynię. 270 punktów. Dobra, spokojnie. Tak. Chyba jeden będzie do nas szedł. Jeden będzie szedł. Jak będzie tu wchodził, to od razu rura, nie? Mhm. W sensie, słuchaj, pamiętaj, że skrzynię trzeba przytrzymać, żeby sprzedać. Tak, bo wyskoczył, słyszę go. Jeden wyskoczył, ale tu są... Poczekaj, nie ruszaj się. Tu są fioletowy jeden i niebiescy będą tu płynąć. Dajmy im się powystrzelać między sobą. Kamp się, nie wiedzą o nas. Jakiego ja mam laptopa? Ja mam Lenovo Legion. Skrzynia sobie leży w wodzie póki co. Ja też, oni tu strzelają ze snajpy. Oni strzelają do siebie, dwóch do siebie strzela jeszcze. Dobrze, niech strzelają się, niech się wystrzelają. Okej, jest dwóch z jednego teamu i jeden chyba z drugiego. Zieloni są idealnie przed nami. Część się biją mieczami w wodzie. Ej, dobra, wchodzi, do ciebie będzie szedł. Lewy kanon, lewy. U ciebie jest. No, Raczku! Blandera raz na blisko. No ale to, co masz za drugą broń? Drugi leży. Nie leży, żyje.
Znowu jesteśmy gwałceni. Za to statek. I mean it. I don't care at this point, you know. W sensie no raczej jak no. Raczek, od teraz bierzesz miecz i Blandera. Bo nie, to nie może się powtórzyć. Jak nie zginie od Blandera, wiesz, że Blander nie działa, mogłeś wziąć pistolet i miecz. To jest lepsze combo, bo pistolet większa szansa jest, że ci wejdzie, a z miecza na pewno wejdzie. Zatopcie może statek, żebyśmy nie... Tym sposobem nie widzimy nas bardziej. Dobra, nie, już to już... Tego już nie wygramy, to już nie ma sensu. Nie mamy szans, no. A ty, Raczek, musiałeś go z Blandera nie trafić, a co masz jako drugą broń? Gdzieś tu dalej. Dobra, jaką masz drugą broń? Snajperkę. No to musiałeś go nie trafić z niczego, bo ja go trafiłem z pistoletu i przeżył. I ty... No ale z Blander, jak laguje, to Blandera nie rejestruje tak łatwo, dlatego zmieniliśmy wszyscy z Blanderów na inne bronie, no. Ja wchodzę do zielonych. Jak chcesz grać z Blanderem, to chociaż weź miecz, który masz pewność, że coś z tego zrobisz. Idę do ciebie, Szymon. Fioletowi mają skrzynię. Leczę się, zabili mnie, ale zrzuciłem kotwicę. Pociąłem tego w niebieskiej kurtce. O, widzisz, jak się świeci ten miecz? No, fajnie, mi się podoba. Jutro do pracy? No cześć, Kamil, trzymaj się. Pociąłem typa w niebieskiej kurtce, jestem z siebie dumny. Gdzie ty jesteś, Raczek? Czemu ty, Raczek, jeszcze do nich dopłynąłeś teraz do zielonych? Ale powiedz mi, po co ty jeszcze do nich dopływałeś? Czerwoni są. Czerwoni, no ale jesteśmy gwałceni. I mean, Raczek, my już zginęliśmy tutaj, ta walka była przegrana, a ty jeszcze tu przyszedłeś. To bez sensu zupełnie, straciliśmy czas. Dobrze, ale co nam to dało? 5 punktów. Podnosić kotwicę, płyniemy na outpost, guardujemy outpost. A co nam to da? Przecież i tak nie wygramy. No dobra, ale chociaż sobie zrobimy jakieś trzecie miejsce może. Bo fioletowi mają skrzynię. Tak, pełni się dzisiaj moje marzenie i będę mógł pokampić na outpostie? Tak, możesz iść kampić na outpost. Jakie masz bronie? Jakie masz bronie? Ja? Tak, jakie masz bronie? Pokaż, co masz. Mam pistolet i... Dobra, to możesz iść kampić na outposta. Słyszycie mnie w końcu? No słyszymy cię, no dlaczego to nie my? Bo do nas strzelali. Odkryłem twoją Amerykę? Oświeciłem cię wystarczająco mocno? Nie, możesz odkryć moją, co? To jest kawałek. Dobra, już sprzedadzą tą skrzynkę, myślałem, że są dalej. Nie, czekaj. Nie damy rady, nie zdążymy. No. Kampimy na pilotowych. Strzelajcie, ja wchodzę do statek. Poszatkowałem tego typa na outpoście. Zabiłem typa ze snajperki. Ja walę im ten. Lowery. Ja walę ze statku niebieskich do czerwonych, które spróbuję. Z outpostu mamy idealny strzał na nich. Chodźcie z kulami na outpost. Nie mam kul. Wyciągam im wodę. Walcie w górny pokój. Żółci, my jesteśmy żółci, tak? Maszty? Nie mam chyba kul na maszty. Raczek, bo to nie my. Może to jeszcze wygramy. Walcie w... Wygrać to nie wygramy, ale... O, oni toną już tak dosyć bardzo szybko. No tak, ale... My też toniemy. My też toniemy, wiesz? I nic z tym nie zrobimy. Pił do nas zostanę.
Ta, zatonęliśmy. Chyba już, no. U nas na statku jest. No i już nie ma statku. A, to mnie ktoś zabił. Nie wiem kto, co, jak. No ja ci pomagałem wydawać wodę, ale chciałem wziąć ten... kulę. No ale nie... we dwóch, no to wiesz jak z tym jest. No, odpocznij, jak ktoś jest. O Boże, byśmy mieli trzecie miejsce, gdybyśmy teraz zniknęli. Dobra, ja bym switchnął areny już. Jakby nie ma sensu, kiedy wy macie lagi, to nie ma sensu. Ja mogę się zająć statkiem, jakby kiedy mam FPS, mało FPS-ów. Ja właśnie poskładałem jednego, dwóch typów prawie samym mieczem. Zatarcie statek. Albo w sumie. Czemu? Bo zielonie będą zielone. Wysrane w to. Dobra, weź się kule. Ja zabiłem dwóch typów samym mieczem, porobiłem. To. Trzeciego porobiłem z samym mieczem. Ja zielony walę, Mary. No i wbił do mnie. No ja jednego zielonego właśnie teraz porobiłem. Formy punkty, wejdziemy na trzecie miejsce. Czerwoni mają 800 punktów. Ale u nas jest na statku. Idę do was. Zielony też się została. Minuta została, nie wiem czy damy radę. Zielony u nas jest. Trafiłem go? Ja go poszatkowałem, podnoszę raczka. Nie podnoszę cię, nie mogę. Ja mu stópki zawaliłem z tego. Nie, koniec czasu. Muzyka, nie wiem. Dawajcie tylko zielonego jeszcze. Ale nie damy jest. Rady. Nie, no jeszcze jest chwila, ale nie mamy konta, teraz się skończyło. Ale dobra, no jakby niezły comeback był mimo wszystko. Przede wszystkim Raczek, no nie możesz dopuścić do sprzedania tej skrzyni, no leżałeś idealnie skampiony na niego. Madera dostał. Ale dla... Szymon, może ja jestem głupi, ale ty zdecyduj. Czy mówiłem, że żeby zmienić z Blandera, bo nie registruje hitów na lagach? Ale z Blandera to by dostał. Znaczy, jakbym nie miał Blandera, to by... Bierz pistolet i miecz. Po prostu, pistolet i miecz. Ej, chłopy, ja bym skończył już arenę. Ja bym walczył dalej. W sensie, bo ja niedługo chyba będę uciekał, także bym zagrał jeszcze ze dwa mecze i... A dobra. I kończył okay. Dzień, no bo jutro mimo wszystko mam od 8 zajęcia, nie? Więc no... Naprawdę, ewentualnie teraz ostatni meczek, jak chcecie iść. Rozchodniaczek i możecie sobie iść robić jakieś Ateny, czy co tam chcecie. Ja nie wiem, czy jakby... Na Galeonie arena, kiedy macie lag i ma jakikolwiek sens. Szkoda, że nie ma areny na brygach. No. No dobra, trudno, no musimy jeszcze raz iść do tego outpostu, tylko no nie można... Nie, ja bym już teraz skończył, szczerze. Tak? No dobra, no to możemy skończyć no. Teraz tak naprawdę, no. Bo totalnie mi się już znudziła trochę ta arena na dzisiaj. Dobra, ale na przyszłość ludzie, jak już ktoś zostaje na outpoście, to musi zabić, musi. Nie ma wymówek. Nie ma wymówek, że lagi, że hitrek, nie, trzeba zabić. Jak boisz się o hitrega, bierzesz miecz.
mieczem ci wyłapie. Okej. Dlatego ja polecam kombo miecz-pistolet, bo pistolet też najczęściej wyłapuje i miecz też wyłapuje za każdym razem. Więc to jest kombo, które bym polecał i po prostu uciekać od gości z blunderbussem, czekać aż wystrzelą. Tyle. To jest wszystko do zrobienia. I ja mówię, ja samym mieczem poskładałem teraz na outpoście 3 osoby. Jesteś wyższy do nas. No bo kończymy, no. A, teraz kończymy już? No tak, no. No i to jest komunikacja z Raczkiem, prawie jak z Shopem, no. Myślałem, że to jest. No S10 koło. No, no dobra, trzymajcie się, czaty, do jutra w takim razie. Kończymy. Siema.